Cześć, witam Was. Dzisiaj będziemy sobie szykować pod hydraulikę poziom. Wyrównamy sobie mniej więcej teraz grabiami, jak to ma wyglądać. Przejedziemy później za gęszczarką, taką mniejszą. Jak już będziemy mieli ustawione, to bierzemy skoczka i ubijamy to już na gotowo. Złapę sobie poziom cegłą mniej więcej. Nie tak dawaj może. Co? Tak dawaj. Ciągaj tyle. A, no obojętnie. No to daj tam. O. To zawiń tylko. Trochę za mało sznurka urwałem i teraz ciągnie. No już się załatwiłem. Dobra, na następny. Już tak w listopadzie było, zasyp był zrobiony, ubity był za gęszczarką, przez zimę to leżało, fajnie się ubiło. W tamtym tygodniu jeszcze raz przejechałem tą małą za gęszczarką i tak jak mówię, dzisiaj to sobie wyrównamy, damy za gęszczarką jeszcze raz i później już na gotowo skoczkiem. Nie wiem, czy dzisiaj nam się uda, czy nie, ale zobaczymy. Dobra, ja sobie to rozciągam, później grabimy. Dobra, grabimy sobie to na 7 cm. Tu sobie mam taki przymiar narysowany. Między tymi kreskami musi się zgadzać. Tu jest 7. I by było 7 cm. Zobaczymy, jak to będzie, jak zagęścimy. Ile wyjdzie. Chudziaka leje B15 na jakieś 10 cm. Myślę, że to jest odpowiednio. No ale tak w projekcie jest. No i zobaczymy, jak to wyjdzie.
blisko. Specjalnie kazałem trochę więcej nawieźć, bo inaczej wrzucić tu. Bo wolę sobie to wywieźć niż tu przywozić. A warunki są jakie są, nie? Glina. A tak to sobie dosypę, czy odejmę. Będzie ok. Dobra, grabię dalej. Rzuć ją. Pisze. 3 sekundy. Dobra, tego nie będzie. Chociaż będzie taki odcinek, że będzie to na przykład, wiesz, nieudane jakieś takie nagrania, nie? A, tutaj kombinacja. Dobra, jedziesz. Dawaj, zobaczymy jak to wyjdzie. Pierwszy strzał z drogi. Ile ona ma kilo? 52. Nie wiem, gdzie to odsypałem. Zostałem ładana z towarkę, bo już 4 lichy podniósł do góry. Nie wiem. Ale elektrodówkę czy... O! Elektrodówka też dobra. Taką małą zagęszczarką już usiadło. W niektórych miejscach nawet 2 centy trzeba dosypać. Jeszcze usiądzie dużo, bo będzie tym skoczkiem ubijane. Także trochę roboty mamy. Teraz jedziemy tą stronę, później sobie wyrównamy na spokojnie tą. I lecimy. Tak, będziemy lać, no. A, to nie się... lać, będziemy ściągać dechą. No też, no. Ogólnie, no, żeby już było na gotowo. Dobra, Damiano. Równasz to. To zostawiamy na podsypkę. Weź to przejść za gęszczarą, a ja jadę po skoczka, dobra? Dobra, to jadę. Tak to nam ja wyszło. Musimy zagęść, przejechał za gęszczarką. No mówię, przejść za gęszczarką, a ja jadę po skoczka. Dobra, to weź sam teraz taki. No dobra, wie. Chodź, przerzucimy gaz za gęszczarkę. Nie, bo ja sam przejadę. Aha, dobra, rozumiem. Dobra, to ja muszę autem odjechać. Patrzcie w ogóle jaka jazda, co się wydarzyło. Teraz miałem właśnie jechać po skoczka, a tu podgięło, jest nierówno trochę. Podgięło nam pod fiacisko ziemię i tak to wyszło. Odkopujemy, naprawiamy to na szybko i jadę dalej. Myślę, że to się uda. Tertytki mi się przydały. A ja mam tertytki. Dobra. Dobra, jakoś sobie poradziliśmy z tym. Zderzak jest naprawiony tymczasowo. No bo zawsze się coś dzieje. Zrobione jest to takie, aby się trzymało. Niestety obudowa taka silnika jest cała uszkodzona. Ale to nie przeszkadza na tą chwilę nam. Dobra, to ja... Damian, to ugęszczaj to. Ja jadę. Dobra, jadę wypożyczyć sobie skoczka, bo niestety nie mam. 24 zł kosztuje
godzina. Nie wiem, chyba na dobę trzeba, bo doba jest liczona po 5 godzinie, także się nie opłaca jakoś tam brać na 3 godziny. Znaczy no wiadomo, jak wyjdzie 3 godziny, to wyjdzie 3 godziny, a po 5 godzinie już jest doba, 120 zł, także nie jest jakaś to tam duża kwota. Aha. Na pewno sobie dobrze to zagęścimy. Dobra, to ja lecę. Okej, dobra, ja już przyjechałem, wypożyczyłem sobie tego skoczka. Coś wam powiem na temat, jakie ma parametry techniczne. Jest to czterosuwowy. Silnik czterosuwowy. Jakieś około 3 koni mechanicznych i 650 uderzeń na minutę. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Damian kończy zagęszczarką i zaraz jedziemy skoczkiem. Tak, zobaczymy, jak to wyszło. Bierzemy już? Tak, już zagęszczaj tu. Dobra. Uruchamiamy go, zobaczymy. Pochodzisz trochę. Dawaj. Nie pochodzi trochę. Aha. A nie wiem, gdzie mam rękawiczki. Świata takie są moje grube.
jabłka na budowie. No i co, ile? 10,5. No to jest dobrze. 13. Później się jeszcze, wiesz, bo to schodzi na bok. Później jeszcze, bo trzeba będzie trochę nawieść. Tak, no. Dawaj, gej. Blisko muru też rób. No wiem. Ej, to będzie wycięte, ale boję się, żeby muru nie wyjebał. Nie, żartuję. Chyba ręce boją. No bo powinien mieć te antywibracyjne. I trzeba było zamówić, teraz już czuję. Także widzicie, że ten, że taki skoczek potrafi bardzo dobrze to ugęścić. Nie tam jakaś taka mała popierdółka. Wiadomo, jakby jakąś spalinową zagęszczarkę dużą, jakieś 400-500 kilo wydał, to by też było ok. Ale to łatwiej przenieść. Taką zagęszczarkę to trzeba widlakiem wrzucić, bo samemu, nie wiem, czterech chłopań chyba ciężko by było, bo kiedyś też braliśmy zagęszczarkę, wypożyczaliśmy. To było ciężko. Tak to osiadło. Tutaj jeszcze nawieziemy trochę piachu, będziemy równać na bieżąco. Zobaczymy, ile nam czasu z tym zejdzie. No i robimy dalej. Później wam pokażę, jak garaż wyszedł. Także oglądajcie. Co? No bo gdzieś może mokry piach jest tu. Może. No trzeba się trochę namęczyć, bo to trzeba trzymać i trochę pchać. Już prawie połowa domu jest zrobiona. Ja sobie tu wyrównam. Pościągam sobie to. Wezmę sobie grabkami to. Wyrównam mniej więcej. Przejadę zagęszczarką tą małą. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ile mamy centymetrów? Dobra, już mam zrobione. Przejadę sobie grabiami. Wyrównam. Później tak będziemy to sobie ściągać na 10 cm deską, żeby to było równiutko. To jakaś dziura. Chcę nagrać taki filmik, pokazać wam, jak wybierałem materiał na budowę, jeżeli chodzi o bloczki ceramiczne. Będę miał w porównaniu czterech producentów. Czterech, dobrze mówię, raz, dwa, trzech, przepraszam. Trzech producentów, cztery bloczki. Pokażę wam, jak się różnią, jakie mają wymiary. Ważyć ich nie będę, bo ogólnie producent podaje na stronie wagę jednego bloczka, ale one są trochę mokre. Jak ważyłem to takie mokre, to no nie wychodzi to. Wychodzi więcej oczywiście. Grabię sobie dalej. Ciągnij na sznurek, no. Tu, sprawdź jaka jest wysokość z tym wymiarką, gdzieś tam miarka jest. Tu. Ale gdzie jest wysokość? Tu na przykład. Gdzie zrobiłeś? Tak, no tam, jaka jest wysokość, ile centymetrów. A czemu? To sprawdzimy, żebyśmy wiedzieli. Dobra. Weź tu spadek.
Dobra, także na razie fajnie wszystko wychodzi. Teraz przejadę tu za gęszczareczką. Zobaczymy, ile tu wyszło. Ziomeczki z tej strony bossu. Sebix pojechał, czyli inwestor, do domu na chwilę, a my dalej zagęszczamy teren. Dolejemy sobie paliwa tylko do tego skoczka. Ogólnie wam powiem, że skoczek robi robotę, jest dużo bardziej utwardzony. Rano przyjechaliśmy, o kurde, noga potrafiła wpaść. A teraz powiem wam szczerze, jest różnica znacząca, jest dużo twardziej. To już jest ten, jeżeli chodzi o garaż tutaj, gdzie teraz stoję, to jest przejechany już na dwa razy, a tutaj reszta domu dopiero raz skoczkiem, jeszcze teraz tam dojadę, przejadę jeszcze raz za gęszczarką i wrzucamy skoczka z powrotem w to miejsce. I będzie fajrant na dzisiaj. Także ja leję paliwo. Na razie to tyle. No i dobra, to mamy już zrobione za gęszczarą. Teraz będziemy wrzucać skoczka. Zagęścimy sobie cały ten obszar domu. I co? I weźmiemy grabie, podrównamy, przejdziemy jeszcze raz za gęszczarką i będzie na tyle. Jak będziecie kiedykolwiek robić skoczkiem, polecam wam sobie wcześniej kupić rękawice antywibracyjne. Na pewno wam się przydadzą, bo jak długo robicie, ręce potrafią odpaść przy tym skoczku. Teraz chwilę przerwy, bo już myślałem, że mi ręce odpadną, bo większość już jest w domu zagęszczona na drugi raz.
zdech. Większość domu już jest zagęszczona na drugi raz. O, tutaj widać ślady, zostało nam w sumie tutaj co w środku. I myślę, że jakieś 15 minut skoczek już będzie wolny. I pograbimy sobie ten piasek, co jest tutaj w rogach. Pograbimy na równo, przejdziemy za gęszczarką i by było na gotowe. Jutro zaczniemy ściągać. A jeszcze sprawdzimy, jaką teraz mamy wysokość od naszego zera, czyli od bloczka fundamentowego do tego zagęszczonego piasku. Tu jest cegła. Jeśli jeszcze chodzi o to, czym będziecie zagęszczać, jeżeli macie oczywiście możliwość, czyli na przykład wózek widłowy albo jakiś ciągnik z turem albo z podnośnikiem, to lepiej wziąć jakąś taką zagęszczarkę 300, 400, 500 kilo, nie mniejszą, bo po prostu ona wam tak nie zagęści dobrze. Więc jeżeli nie macie natomiast możliwości takich, żeby zdjąć tą taką dużą zagęszczarkę, to jak najbardziej weźcie sobie skoczka. On będzie ważył niecałe 100 kilo, myślę, że około 80, a naprawdę robi robotę. Także śmiało można polecić. Normalnie w projekcie beton na ziemi ma mieć od 8 do 10, ale tutaj u Seby chyba będzie trochę więcej. Tylko tutaj mamy 8. Ale to jeszcze będziemy ściągać. Tu mamy 8, 7, 8, 8, 9. 10. No tutaj przy bokach to zawsze gdzieś ten skoczek lepiej ubije. Jeszcze zobaczymy na garażu, jak nam tu ubiło. 9, 10,5, 10,5. Myślę, że będziemy robić na jakieś 10. Prawdopodobnie będziemy jeszcze grabić, przejdziemy raz za gęszczarką i na to będziemy, no oczywiście wcześniej kanaliza, później na to będziemy lać beton. Także jeszcze 20 minut, może trochę więcej tego zagęszczania i na dzisiaj robota skoczka byłaby skończona.
Cóż, dalej wam nie będę pokazywał, jak się zagęszcza, bo nudna jest to trochę robota. Jak będziecie zagęszczać skoczkiem, radzę zainwestować w okulary, bo nieraz potrafi sypnąć po oczach. A nieprzyjemny jest ten piasek, jak leci nawet po was, także albo całą maskę sobie kupcie, chyba że tam macie, załóżcie, albo po prostu chociaż okulary. Słuchajcie, mamy 2 minuty nagrywania, bo zostawiłem kamerę i Damianek się troszeczkę rozgadał z tego, co widzę. Takie szybkie podsumowanie sprzętu, jaki dzisiaj wypożyczyłem. Zapłaciłem za niego jedynie 100 zł z paliwem. Użytkowałem go jakieś od 12 do prawie 16, 4 godziny było policzone. Myślę, że to jest, są śmieszne pieniądze w porównaniu do całej budowy, jakie to jest, a jest to dobrze zrobione, bo było 2 razy ubite skoczkiem, 3 razy zagęszczarką. I zaraz wam pokażę, jak to wyszło na finish. Także nie ma czasu, jadę na budowę z powrotem i zaraz wam pokazuję. Jak widzicie, Damian już kończy. W ogóle teraz się dopiero zorientowałem, że nie wziąłem mikrofonu, nie wiem, jak to będzie słychać. Pokażę wam, jak to skończone jest. Fajnie wyszło, jest to naprawdę dobrze to ubite. Damian już kończy. Coś takiego. Zgaduj, Damian, ile zapłaciłem za ten? 110 zł. Razem z paliwem, ze wszystkim. 110. Nie. Stówę. No, setki, czy to? Nie wiem, no stówę, ale wiesz, mówię tutaj, że przy takiej budowie to jest nic, nie? Stówka. Tak, ale byś na przykład wieś od rana zaczął zagęszczać, byś wiesz. Nie, my od 12 zaczęliśmy, nie? No po 12 zaczęliśmy zagęszczać, ale wiesz, od rana, znaczy wiesz, jak ktoś na przykład ma dużo warstw do sypania, nie? To najpierw, to cały dzień mieliśmy nasypane i ugęszczone wcześniej. To jeszcze koparka musi być i tak dalej, no przecież nie wrzuci tyle piachu sam. No malwa chyba. No dobra, tak to wyszło. Jutro działamy z tym. Jeszcze nie wiem, właśnie muszę zadzwonić do Adama Hydraulika. Czy teraz to już wyrównać na gotowo, czy dopiero po kanalizie? Jeszcze zaczewnecie, ale nie wiem, można tak i tak. Ale jutro rano trzeba z samego rana jechać zamówić deski. Dobra, ale dzwonię. Ale się musimy pomierzyć. Dzwonię do Adama. O! Nawet. Trzymaj. Nawet chyba dzwoni. Zaraz zobaczymy. Mogę wylizać? O, mogę. Dobra, to ja kończę. Trzymajcie się, dajcie suba, Damian. I co jeszcze? Łapkę w górę, tak? Tak jest. Dobra, na razie, cześć.